Multisport w swoich zamierzeniach ma docierać do kibiców na początkowej fazie kujawsko-pomorskiego, oczywiście kibiców Bydgoszczy, i zrzeszać kibiców wszystkich dyscyplin, które będziemy mogli transmitować. Zaczynamy od Nei Astorii Bydgosz. I Dzisiaj mogę powiedzieć, że na pewno na dniach podpiszemy kolejne porozumienie z jednym z bydgoskich klubów. Będzie to inna dyscyplina niż koszkówka, więc chcemy mieć różnorodność dyscyplin w tym kanale. I dlatego też powstał pomysł, aby wystartować z transmisjami bydgoskich klubów, aby pokazać, że można zrobić zupełnie nową jakość relacji, z zupełnie nowym dotarciem gwarantowanym zarówno dla klubów, jak i dla partnerów biznesowych, które w tych relacjach będą. Mogli umieścić swoją reklamę. Myślę, że powiedział to już Bartek, że słyszał o głosach kibiców, którzy chcieli mieć taką transmisję. My, opierając swój pomysł na badaniach zarówno Google'a, jak i innych instytutów badawczych, stwierdziliśmy, że dzisiaj kibice chcą sportu, ale już na swoich zasadach. Mamy coraz mniej czasu, mamy coraz więcej zajęć, a w związku z tym coraz więcej. Po prostu jesteśmy aktywni i poza domem, a korzystam z urządzeń mobilnych, co jest bardzo istotne również przy dotarciu, dlatego że mamy bezpośredni kontakt z naszym widzem, z naszym kibicem, do którego możemy dotrzeć właśnie za pomocą internetu. Gdziekolwiek jest, cokolwiek robi, będzie miał dostępną tą transmisję po prostu w formie transmisji internetowej, zarówno na Facebooku, jak i na kanale YouTube. Cel jest jeden, stworzenie platformy i usatysfakcjonowanie kibiców, żeby w jednym miejscu mieli możliwość do dostępu do wielu dyscyplin i transmisji z wielu dyscyplin sportowych. Dla nas najważniejsze jest to, że zarówno kibice będą mieli wszystko w jednym miejscu, jak również kluby szanse rozwoju i rozszerzenia portfela sponsorskiego. Co dzisiaj jest oczywiście nie bez znaczenia, dlatego że w Wiemy, jaki jest problem z pozyskaniem sponsorów, a to dotarcie i gwarancja dotarcia do widzów gwarantuje partnerom biznesowym zupełnie nowe możliwości. Dlatego też taki cel sobie obraliśmy.